Cześć, witam was wszystkich serdecznie, nazywam się Aurun17, a to jest kolejny 26 odcinek Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Jesteśmy już w obozie gromowładnych na pograniczu, zobaczymy co tutaj nam mają chłopaki do powiedzenia, co mamy tutaj ogółem zrobić. Jest Galmar, melduje się. Udaj się do Markartu. Plotka głosi, że zarządca Jarla Rerek jest zagorzałym wyznawcą Talosa. Choć może jeszcze nieprawdziwym synem Skyrim. W końcu wciąż popiera cesarstwo. Może warto uświadomić mu, że wiemy, do kogo zanosi modły. Kto wie, a nuż uda się go nakłonić do wsparcia naszego powstania. Pośrednio rzecz jasna. Przecież nie chcemy skalać jego reputacji, prawda? Nie daj się złapać. Ludzie Jarla na pewno nie będą za mili dla kogoś, to pałęta się po kwaterze zarządcy. Zdobędę dowód, a Raerek będzie współpracować. Zawsze mogę na ciebie liczyć, prawda? Ano. Dobra, istotna danina. Musimy skierować się do Markartu. Do Markartu, w którym jeszcze nie byłem, ale byłem w stajniach. He, 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 he. Zobaczymy, co uda się dogadać z tym ziomeczkiem. Czekaj, najpierw sobie odpalę. Znajdź dowody. O, właśnie. Mam znaleźć dowody. Nie wiem, jakie dowody, ale okej. Okay. Mam ogółem przeciągnąć tego Raereka na naszą stronę. A on jest zarządcą Markartu, jeżeli dobrze zrozumiałem. A pewnie źle zrozumiałem. O, moja siostra. Ogranicze należy do renegatu! Ty. Nie dość wystarczająco długo na... Panie renegat! Dokładnie, zginiesz za twój lud. A wymyślił, kurwa, renegata. No i zabiłeś Margaret, no. Nie chcę klucza do jej pokoju. Nie, nie ma tu renegatów, ale ten, którego zabiłem, to... Z dupy przyszedł. Gród pod kamień. Wchodzimy, kurwa. A co? A kto nam zabroni? A nikt. A? Co ty ukrywasz, Klecho? Przychodzisz do Jarla? Nie bez powodu. Żadnych gwałtownych ruchów. Pomyślimy o tym. Sejwika jakiegoś zrobię, bo nie wiadomo, jak będzie trzeba poprowadzić dialog, czy może będzie jakiś hard fighting, Brabil, przemiana. Przemiana mnie akurat jakoś szczególnie nie interesuje, ale zawsze expik, zaraz 30 level. Lepiej się stąd zmywaj. Panie kochany, ja muszę tam wejść. Ja muszę tam wejść. Dobra, zaraz pomyślimy o tym i o tamtym. Tutaj są leszcze w tego Stalmoru. Kurwa, ten strażnik. Wchodzisz na prywatny teren. Lepiej się stąd. Czekajcie, ja sobie zrobię save'a, czy mogę tutaj wejść. Tak. Mogę sobie otworzyć. Nakazuje ci stać. Kuźwa. Proszę. Jakoś tak czułem, że Talmor będzie chciał mnie zajebać. Kurna. Chyba spali mi całą manę w frajer. Zabiją mnie, tak się nie da. Zaraz zobaczymy, może uda mi się jakoś wejść tutaj jednak. Będziemy myśleć za chwilę. Obfite uzdrowienie. Na razie jeszcze nie robię save'a, bo...
tego raczej nic ciekawego. Z tego raczej nic dobrego nie wyniknie. Aha. Postaram się. A ty fail nie jesteś niezniszczalny, tak? Nie. Tak, tu jest część z nich niezniszczalna. Zobaczymy, na razie się pobawię chwilę, ale to chyba raczej nie jest to, co chciałbym osiągnąć. Tu jest kilku nieśmiertelnych przeciwników, to będzie nasz pewnie największy problem. Dobra, moja robota jest prosta. Muszę wejść... O! Widzę, że Felin to olał. A ja mam komodę do odcyganienia? Komoda? Grawerowany... Zabieraj te swoje złodziejskie łapska! Raerek. Występuje mi Gmunda, jak również jego zarządcą. Poznajesz to? Rozumiem, że chcesz ze mnie coś wydusić. Chyba poszło jak chciałem. Więc jak? Czego chcesz? Skoro wierzysz w Talosa, dlaczego się do nas nie przyłączysz? A, więc jesteś jednym ze szpiegów Ulfrika. Skąd? Nie mogę zaprzeczyć, że ten człowiek ma rację w kilku kwestiach. Ale widziałem na własne oczy, do czego zdolny jest Ulfrik, jeśli tylko da się mu sposobność. Wystarczy powiedzieć, że nie jest przyjacielem Markartu, moim też nie. Jestem lojalny wyłącznie mojemu bratankowi oraz temu miastu. Może się jakoś dogadamy. A gdybym powiedział ci o dużej dostawie srebra i broni? Dalej zamieniam się w słuch. O nie. Powiem ci nic więcej, dopóki nie dojdziemy do porozumienia. No ty chuju. A co z małym, co nieco dla mnie? No, cóż ja... Wygląda na to, że nie mam zbytniego pola do manewru, prawda? Dobrze. Ufam, że pękata sakiewka Septimu wystarczy. O, elegancko. O jakiej liczbie mówimy? Dość, by mieć znaczący wpływ na wojnę. Dobra, mamy umowę. Gdzie znajdę ten transport? Wiozą go wozem do Samotni. Jeśli się pośpieszysz, dogonisz ich, zanim zbytnio się oddalą. To powoli jadąca karawana. Ładunek jest dość ciężki i strzeżony przez wielu ludzi. Trzeba Galamarowi dać cynk. A teraz udawajmy, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Okej. Mam listy do przeczytania. Dobra. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na sumieniu? Żartujesz. Lordzie, kurna, weź spierdzielaj. Nie masz nic do zrobienia. Dobra, chust. Lecimy stąd. Mam nadzieję, że będę mógł stąd pójść. Obóz gromowładnych. Nie możesz się... Ale to chyba będę miał, kurna, zapłacić... Będę musiał zapłacić grzywnę chyba. Ach, 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 ach. Tylu osób musiałem najebać. Dobra, to jeszcze przynajmniej sobie ich ocyganie już. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Nie będę płacił tyle złota, już woleć do pierdla. Dobra, chuj. Najwyżej tam się trochę cofnę, no. Ale raczej no dobra, ucieknę. Patrz przed siebie. Teraz jesteś w kopalni Sidna. Masz zarobić na swoje utrzymanie. Nie, koleżanko. W tym więzieniu nie wypoczywa się w celi. Tu się pracuje. Będziesz wydobywać rudę, dopóki nie zaczniesz żygać sztabami srebra. Adam w sztabach. Rozumiesz? Przykro mi, to ucho mam trochę przygłuche. Nie kombinuj, ja tu rządzę. Nie rób tego więcej, bo obetnę ci palce u nóg. A spierdalaj. Dobra, otwieraj. Teraz ty, chodź tu. Cze. Najpierw level se rozdam, żeby mi nie cofnęło czasem zdolności. Zdrowie i teraz kowalstwo i kowalstwo orkowe, tak jak mówiłem.
Dobra. Teraz tak. Czemu nie mogę nic kliknąć ogółem? Co jest? Nie mogę jakoś, kurczę, żadnej interakcji prowadzić. Dobra, już nie mogę. Za co siedzisz, świeżynko? Za nic, wsadzili mnie za niewinność. Niewinność? Swojego pierwszego morderstwa też nie popełniłem, ale wszystkie późniejsze to już moja sprawa. Moja rada? Odpracuj wyrok przy Kilofie i wiej stąd. Nie chcesz chyba dostać kosy w brzuch z powodu butelki skumy. Dobra, gówno mnie to obchodzi, chłopaki. Razu. Brokul straszliwy. Nowe mięso. Miękkie, delikatne. Pamiętasz uczucie towarzyszące zabiciu pierwszej ofiary? W porządku. Są sami więźniowie, a gdzie jest jakiś strażnik? W ogóle, kurna, gdzie są moje rzeczy? Bo rozumiem, że nie mam nic oprócz moich rzeczy. Zesłano mnie tutaj, bo ktoś powiedział, że jestem renegatem. Nie będę, kurwa, kopał rudy. Nie sięgaj po kosę w mojej obecności, bo oboje tego pożałujemy. Nie mam kosy. Jarl uznał, że stanowię zbyt. Nie będę ci, kurwo, kopał srebra. Wypierdalaj. Chociażbym cię miał najebać z buta. Mam ja kilof? Nie mam kilofa nawet. To skąd mam, kurde, ten? Jest kilof. Dobra. Jest kilof, jest broń. Teraz trzeba znaleźć frajera. A trzeba będzie zabić tamtą sukwę i tyle. Taki mam plan. Chyba, że się nie uda. Mam tylko dwa wytrychy. A tędy nie da się przejść. Kurwa mać. Czyli wychodzi na to, że będę musiał kopać srebro, tak? Jaka patologia. Dobra, wykopię, niech będzie. No, mam wybór? Nie mam. Mam nadzieję, że oddacie mi rzeczy wszystkie. Nie, 3000 złota bym mi po prostu, kurwa, nie zapłacił. Nie, nie, nie ma żartu. Dobra. W sumie to zasłużyłem sobie w końcu, kurde, taki wpierdol, jak ja jakim sprzedałem. Ale dobra, już jesteśmy w domciu. Teraz można wracać do Galmara. Stanę do walki z całym legionem. Siemanu. Spójrz w twarze wojowników. Rarek twierdzi, że do samotni zmierza transport monet. Jakich monet? Dobra robota. Wiedziałem, że wrócisz z czymś konkretnym. A nie broń? Się składa. Nie, srebra, dobra. Zjadowców. Spotkaj się z nimi i razem spróbujcie zaatakować karawany. Tak zrobię. Jak w Gotiku. Okej. Znam questa. Cesarz najchętniej zrobił. Spotkaj się z grupą zwiadowczą. Oni gdzieś na drodze do samotni będą. Bardzo możliwe, że to ten obóz, ale oczywiście. Dobra, tam się błyszczy. Gdzie jest ten znacznik? Chwila. Tu jest Aha. Tylko co robi grupa zwywiadowcza? To ja myślałem, że to gdzieś bliżej samotni będzie. O, czyli musimy się tam wyprawić teraz. Ale ja nie zamierzam tańczyć tak, jak mi te wszawe elfy zagrają. No i tak nie rób, no. Nie bądź wszawym elfem. Tu sobie chodzi jakiś gromowładniak. Dawno nie miałem okazji zamienić się wilkołaka. Całe intro robiłem pod bycie wilkołakiem, a tu chust. Praktycznie z niego nie korzystam, nie? Ale bardziej wilkołak to bardziej forma, bardziej nie forma, tylko odporność na choroby. Tu pewnie będzie jakiś, kurna, obóz jebanych czarodziei. Mam ich w dupie. Reduta przy złamanej wieży. Już panienki, bandytki. Nie, renegaty. Chyba zajebałem kozie zamiast temu. No ale może mnie napierdalają. Aha, wyłączyła mi się spod dół. Aha, wszystko mi się wyłączyło, świetnie. Dobra, teraz tak, jestem pod ostrzałem, ale...
A to ja nie trafię, jak ona będzie cały czas iść. A, towarzystwo! Kultysta jakiś, kurwa. Dobra, padł. Teraz gdzie ta uczniczka? Zbadaj sprawę kultysty Boenia... Boentiach. Dowód Boetia. Wykonane, zbadanie sprawy, dobra. Zbadałem już. Dobra, nie przyszedłem tutaj po was, frajerzy, więc odpierdzielcie się ode mnie. No tu sobie zapiszę, bo była trochę napierdalanka. Więc żeby było spokojnie. Mam dość królików. Może wolisz orać po. O, Ralof! Smok! A zwykły i zbugowany z teksturą zjebaną. Nie zdążył się doczytać, bo się kurna zespawnowało znikąd. Yeah, teraz na wskakuje na smoka o zbugowanej teksturze. Zajebiste ujęcie, świetnie, wszystko pięknie. I tyle w temacie. Zaraz się przeciążę, niedobrze. Dobra, Railoff. Zastanawiałem się, czy cię tu spotka. Siema. Czyż pogranicze nie jest piękne, choć niebezpieczne? Jeden niewłaściwy krok, a spadniesz i zginiesz. Oczywiście, jeśli najpierw nie dopadną cię renegaci. Zdarzyło ci się wpaść na ludzi róży? To jakaś podła magia. Co cię tu sprowadza? W twoich oczach widać jakiś zamiar. Jest tam wóz nieprzyjaciela wyładowany pieniędzmi i bronią. Musimy go zdobyć! Poważnie? Tak się właśnie składa, że podążamy za wozem. Już prawie dobę. W środku są pieniądze i broń? Skąd wiesz? Szantażem można zdobyć wiele informacji. Rarek tylko potwierdza tę regułę. To było sprytne. Chętny do współpracy zarządca na pewno przyda się w przyszłości. Na szczęście dla nas, wóz miał mały wypadek. Jest unieruchomiony niedaleko stąd. Jest ich więcej, ale mam już pewien plan. Przybywasz w samą porę. Jaki jest plan? Najpierw zdejmiemy strażnika. Potem zajmiemy dogodne pozycje z widokiem na obóz. Następnie ty zakradasz się do nich i odwracasz ich uwagę, a my ich zasypujemy strzałami. Jeśli uśmiechnie się do nas szczęście, zaskoczymy ich wyrównamy nieco szansę. Ja solo z przodu. Możemy ruszać. To dobrze. Wzgórze patroluje strażnik. Idziemy cichcem i załatwiamy go strzałami. Głowa nisko. Dobra, strażnik jest tutaj gdzieś. A tu kto idzie? Chwila, moment, coś tu się dzieje. Jimmy i towarzystwo. Nie jesteśmy tu, żeby dać ci nauczkę. To dobrze. Mira, nie uciec stąd, że wszedł. Szczęśliwy! Tylko tak potrafi? Chyba wystarczy. Na ciebie. Szmato. Dobra, tutaj nic nie ma interesującego, widzę. Okej, okay, tu chłopaki skopane. Jesteśmy tu, żeby dać ci nauczkę. Przyszli mnie najebać. Czemu? Aha, bo ja mam iść za Ralofem. Dobra, tu jest strażnik. Raczej nie uda mi się go dopaść od tyłu. Kiedy w końcu zakosztujemy akcję? To nie twoja.
Ty chwila, co tu się dzieje? O, to tylko zwykli cesarscy. Wow! Ależ piękny doskok. To tyle. Karawana przejęta. Mamy skrzynki ze srebrem i bronią. Zobaczymy, co jest w środku. Srebro! Tak. Cesarski miecz wiązania. Wiązanie to ja mam już. Co, tylko jedna skrzynka? Dobra, chuj. Tyle, wszyscy dostali w pierdol. Nie było potrzeby zasypywania ich strzałami. Chociaż może mi pomogliście, nawet nie wiem, czyście coś zrobili. Niezła z nas ekipa, co? No, nieźle. Zostanę tu i popilnuję ładunku. Ty zanieś wieści do obozu. Niech przyślą ludzi z wozem, bo ten już nigdzie nie pojedzie. Dobra. Misja wykonana. Pogranicze oswobodzone. Teraz wracamy do Galmara. Łamaczu kości. Melduje się. Udasz się do fortu Sungar. Dołącz do naszych braci, którzy szykują się do ataku, a potem rusz z nimi na te cesarskie świnie. Gdy zwyciężycie, obsadzimy fort. Co ty na to? Zrobisz to? Kurwa. Ten fort już należy do nas. To dobrze. Płonie w tobie prawdziwy ogień. To mi się podoba. Niech cię Talos prowadzi. Miejsce Fort Sungard. Sungard. Sungardu. Czekajcie. Znacznik. Show me the znacznik. Nie, bo to nowa misja jest, dobra, czyli muszę sobie zaznaczyć to. Fort Sungard. O kurde. O kurde, to nie jest blisko do nich. Znikąd nie jest blisko tutaj. Stąd chyba będzie najbliżej. W związku z tym zda mi się tutaj na coś moja zdolność. Czas się przemienić. Kurna, jest smok. Raczej nie jestem w stanie zabić smoka jako wilkołak. Obym tego nie żałował. Ale tu się zajebiście regeneruje ta. Narzućmy sobie jakieś tempo. Tam lata smok, ale kurde, teraz będzie problem. No i zaagrował się na mnie. Niedobrze. Jestem przekonany, że nie będę w stanie go zabić. Chyba, że wyląduje, to spróbujemy go jakoś obejść. Na razie chcę mnie osrać płomieniami. A tu jest jego kurhan na 100%. Wylądowałeś, Mendo? Nie, nie wylądował. To trzeba dalej uciekać, niestety. Wylądował. Spróbować możemy. Tylko może tak, zapiszę sobie grę najpierw. Aha, już poleciał. A tam kurwa. Czyli już nie ma odwrotu. Jeżeli zacznę konfrontację, to nie ma już odwrotu. Obawiam się, że smog zadaje dużo więcej szkody, niż ja jestem w stanie na wilkołaku przyjąć. Szczególnie, że kiedy jestem... Nie, zgubiłem go. Oj, dobrze, no. To nie tak, sraczka. Nie zależało mi na tym, żeby go stracić. Bo to w sumie jedna dusza w plecy, ale... Do fortu Sungard już się chyba zbliżamy. To chyba tu. Tylko teraz znowu mam formę, a nie wiem, gdzie się tu podchodzi. No, zacznijmy od tego, żeby się nie zajebać, jak będziemy spadać.
Dobra, udało się jakoś. Spróbujemy tutaj gdzieś dookoła podejść. Tak myślę o tym, że właśnie raczej przez góry nie jest dobra droga. Nie tędy. O kurwa, to są moi! Dobra, trzeba się wycofać. Spokojnie chłopaki, spokojnie. Oni mnie zgubią. Oni mnie zgubią, a ja się odmieniłem, dobra. Ale chyba nie chcą mnie dalej zajebać. Nie, myślę, że już stracili ten zainteresowanie mnią. Strój. Nie chcę onuców. Dobra, i tarcza jest Gramura. Dobra. Okej, okay, odpuścili se chłopaki. I teraz będziemy mogli już szturmować Fort Sungard, ale szturm na Fort Sungard zostawimy sobie na, proszę ja was, dzień, za 3 dni, no w sumie, tak? Wtedy, kiedy będzie następny odcinek, a tymczasem żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni, kocham was wściekle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!